Siemanko, z tej strony Jaro, witajcie na drugim odcinku serii Jaro opowiada. Znajdujemy się aktualnie pośród natury, można powiedzieć, że w lesie. Tam jest zajebisty widok na piękne pole, ale bez zbędnego gadania zapraszam do oglądania. No i dzisiaj na pokład bierzemy temat związany z maszynami, jak i też wolnymi ciężarami, co jest po prostu lepsze, co bardziej oddziałuje na przyrosty. Także według mnie ten temat nie jest jednoznaczny, bo to zależy od naszego stażu treningowego, jak i też od stanu naszego po prostu też zdrowia, nie? Ale postaram się wymienić atuty, jakie mają te dwie rzeczy, czyli maszyny i wolny ciężar, co po prostu jest za tym, jakie są argumenty ku temu. Więc może zacznijmy od wolnego ciężaru, jakie ma po prostu plusy, nie? Wolny ciężar, czyli możemy progresować sobie liniowo na różnego rodzaju i dokładać z tygodnia co tydzień większy ciężar. To jest bardzo fajne, bo na maszynach tego po prostu nie zrobimy, będziemy na oczywiście wolniej dokładać. To zależy od naszej wagi, nie? I innych też czynników, ale na to się nie będę rozgadywał, bo po prostu to nie jest temat na ten odcinek, nie? Ale na pewno to jest plus. Plus jest taki jeszcze, że możemy podnosić po prostu większe ciężary. A co za tym idzie? Czym większe ciężary, tym są większe uszkodzenia w mięśniach, no to będziemy rosnąć. Są tam zawarte oczywiście ćwiczenia wielostawowe. Co to znaczy, że są ćwiczenia wielostawowe? Ćwiczenia wielostawowe to są ćwiczenia, które angażują więcej włókien mięśniowych. Tutaj Wam pokażę niektóre ćwiczenia, jeśli jakieś będę tutaj przytaczał. Czyli teraz przytoczę właśnie martwy ciąg jako ćwiczenie wielostawowe. No i on angażuje nie tylko tylną taśmę, czyli dwójki, to uda, plecy, jak i też po prostu ramiona. No i jest tutaj zawarta trójca święta, czyli martwy ciąg, przysiad ze sztangą, jak i też wyciskanie na sztandze na płasko, nie? No i też możemy dodać do tego wyciskanie żołnierskie, jak i też jakieś tam ćwiczenia kalisteniczne, które też angażują więcej włókien, czy to dipsy, czy to też pompki na poręczach. Także to są na pewno takie plusy główne z tych ćwiczeń. No tak mi się wydaje, czyli większy ciężar możemy dołożyć, możemy szybciej progresować, po prostu możemy dokładać z tygodnia na tydzień. Są to ćwiczenia wielostawowe i to za tym po prostu idzie. I teraz wymieńmy może do maszyn. Maszyny, no to na pewno jest stałe napięcie mięśniowe, to jest zajebista rzecz, bo to nie mamy przy wolnym ciężarze, tego na pewno nie uzyskamy, no chyba że inaczej ułożymy ciało, żeby po prostu napięcie było, nie? Ale głównie nie ma. A jak ćwiczymy na maszynie, to cały czas jest napięcie, czyli pracuje i faza koncentryczna, i faza ekscentryczna. To jest bardzo fajne. Druga rzecz przy maszynach to, że możemy po prostu poprawiać szczegóły, czyli wyizolować daną grupę mięśniowo. To jest zajebiste, bo przy wolnym ciężarze tego może i to osiągniemy, nie? Ale zawsze będzie oddziaływać na inną partię. A przy maszynie stricte możemy popracować nad głównym mięśniem. To dajmy na przykład przykład facepulla. I przy facepullu praktycznie możemy tył barku sobie wyizolować na takiej zasadzie. No i co jeszcze dałbym przy maszynach, to na pewno, że no jest fajna pompa mięśniowa też przy maszynach, bo dużo powtórzeń możemy zrobić. No i po prostu możemy poprawić szczegóły, nie? To właśnie te główne rzeczy są. Czyli stałe napięcie mięśniowe, to co za tym idzie, będzie na pewno większa pompa mięśniowa, bo cały czas mięsień pracuje. No i po prostu możemy poprawić
szczegóły, jak mamy jakieś słabe partie, nie? I to właśnie są takie plusy. Dodam jeszcze, że maszyny są ogólnie mniej kontuzjogenne niż wolne ciężary, także nadają się na przykład na powrót na siłownię, więc będzie o wiele bezpieczniej, możemy sobie trochę pomachać, później wrócić na wolne ciężary. Też mają taki plus, bo sobie przypomniałem, że możemy dodać objętości więcej do treningu, bo załóżmy, że chcemy zrobić 20, nie wiem, 30 serii na przysiady, to nie zrobimy, bo to zajechamy się, nie? Ale na maszynie nie, to damy radę, bo po prostu robi się na maszynach lżej ćwiczenia, możemy dołożyć objętości, więcej zrobić powtórzeń. No i w sumie tyle z maszyn, jak i wolnego ciężaru. Także podsumowując ten odcinek, no nie będzie długi, ale treściwy, co na pewno, nie? Więc jeśli ktoś jest początkującą osobą, jest młodym adeptem na siłowni, to na pewno nie powinien się brać od razu za maszyny, bo maszyny poprawiają szczegóły. Jeśli mamy jakieś niedobitki w partiach, to na przykład, że mamy słabe plecy i to będzie dół pleców, no to robimy ćwiczenia stricte na dół pleców, nie? Ale jak przychodzi taki początkująca osoba, to powinien skupić się na ćwiczeniach wielostawowych, na treningu obwodowym, czyli FBW, co robimy całe ciało. Dzięki temu rozwijamy się proporcjonalnie, nie mamy jakichś tam braków w sylwetce. No i angażują wiele włókien, nie? Trzeba się tych ćwiczeń po prostu nauczyć. No są pewne wyjątki, załóżmy, że jest osoba na przykład jakaś otyła, która nie może się podciągać na drążku. O, przykładowo, nie? No to już niech weźmie tą maszynę, co się robi, jakby to wam powiedzieć, ściąganie drążka, na przykład z szerokim chwytem, no to na pewno zbuduje jakieś mięśnie, schudnie i wtedy łatwiej mu jest przerzucić się na podciąganie i na pewno ileś tam powtórzeń zrobi. Ale to są takie właśnie wyjątkowe przypadki, nie? A tak to, jak jest osoba zdrowa, jest dosyć wysportowana, szczupła, no to powinna się nauczyć tej Trójcy Świętej, jak i też innych ćwiczeń takich kalistenicznych, no i też powinna całe ciało wykonywać. A dopiero jak osiągnie jakiś tam staż, załóżmy te rok, dwa lata, to wtedy możemy dodać sobie maszyny, bo wtedy zobaczymy, jakie ma niedociągnięcia w sylwetce. Bo na pewno jakieś będą, bo każdy człowiek ma jakieś słabsze partie. U mnie to oczywiście były ramiona. No i jak miałem niedociągnięcia w ramionach, to po prostu robiłem więcej ćwiczeń na ramiona i częściej je robiłem. No i też były do tego maszynki, nie? I tak jak mówię, rok, dwa lata, zobaczymy, jak się sylwetka rozwinie. Wtedy dorzucamy maszyny, żeby poprawić szczegóły. No i sylwetka nabiera zajebistych rozmiarów, jak i po prostu zaczyna być proporcjonalna. Także w sumie to wszystko, więc trzeba łączyć maszyny z wolnymi ciężarami i będzie gituwa. Więc to tyle, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, strzała, yo!